5- aż 5-krotnie zmieniają dom, to i tak nie pozwoliło zapobiec tragedii, czyli ja sobie pozwalam tak to nazwać, chociaż w dokumentach to zupełnie inaczej wygląda, oficjalnych amerykańskich, czyli zniknięciu synów Ryszarda Kuklińskiego na przestrzeni jednego roku, w 94 i 95. Jeden zniknął z jachtu na Zatoce Meksykańskiej, a drugi został potrącony przez samochód, który był samochodem kradzionym, na którym nie było żadnych linii papilarnych i który został porzucony. Sprawców żadnych nie odnaleziono. Ryszard Kukliński wtedy przyjeżdża w 95 roku, zostaje zaproszony na spotkanie, na audiencję do papieża Jana Pawła II. I przez Szwajcarię dociera do Włoch. To spotkanie trwało 40 minut. Wiemy tylko o nim tyle, że papież powiedział Kuklińskiemu, że może traktować tę rozmowę jako spowiedź. Ale ten gest Jana Pawła II, kładącego dłoń na ramieniu Ryszarda Kuklińskiego. I jeszcze jedna rzecz, którą ja dopiero niedawno zauważyłem. Ryszard Kukliński także, można powiedzieć, obejmuje Jana Pawła II. To jest bardzo symboliczne, bo przecież ludzie sobie nie pozwalali na takie gesty w bezpośrednim kontakcie z papieżem. I teraz, kiedy mam do wyboru słuchać argumentacji przeciwko Kuklińskiemu różnych edukowanych wojskowych, którzy się powołują na różne dokumenty, na czele z generałem Dukaczewskim albo generała Jaruzelskiego, Kiszczaka, albo mam do wyboru ten gest Jana Pawła II, to nie mam wątpliwości, komu wierzę. Czy Kukliński był bohaterem i czy Kukliński dobrze zasłużył się sprawie niepodległości Polski. Co do tego wyroku, który tu Państwo przywiozą, to jest wyrok stanu wojennego, chociaż formalnie już po stanie wojennym, ale oczywiście w tym wyroku mogło znaleźć się wszystko, bo komunistyczni sędziowie wpisywali właściwie co chcieli. Natomiast nie ma tam nic na temat tego, że Kukliński brał pieniądze od Amerykanów. Nie dopatrzyli się pobudek materialnych. I to stawia Kuklińskiego w zupełnie innym świetle. Kończąc już powoli, to Ryszard Kukliński w 97 roku został zrehabilitowany w świetle prawa. W 95 roku wysłano za nim nowe listy gończe, proszę sobie wyobrazić, w 95 roku. Jak został zrehabilitowany? Otóż Amerykanie, czy też delegacja przebywająca w Polsce z prezydentem Billem Clintonem na czele, zwróciła się, do czego się przyznaje prezydent Kwaśniewski, do prezydenta Kwaśniewskiego, żeby coś zrobić ze sprawą Ryszarda Kuklińskiego, ponieważ Amerykanie nie rozumieli, co to znaczy, że Polska chce wejść do NATO, a tu jest pierwszy polski oficer w NATO, człowiek, który tak się zasłużył temu, by Ameryka, by Stany Zjednoczone wygrały zimną wojnę pokojowo, a w Polsce jest zdrajcą formalnie. Nie może wrócić do Polski. Nawet nie może być przesłuchany w polskiej ambasadzie, bo to jest terytorium Polski i byłby w jakiś sposób pewnie zatrzymany. Albo nie wpuszczony. Ryszard Kukliński otrzymał od Solidarności zaproszenie, żeby przyjechał do Polski w 97 roku. Prosił, żeby utajnić tą jego rehabilitację, ponieważ wiedział, że to jest rok wyborczy. W
Polsce. To było wtedy, kiedy AWS wygrał wybory. On nie chciał być taką kartą przetargową w tych wyborach. Nie chciał być użyty jako argument polityczny. To też pokazuje, że był człowiekiem honoru. Nie tylko to, że nie wziął pieniędzy od Amerykanów za to. Przyjechał do Polski w 1998 roku. Tak wyglądała jego wizyta. To jest akurat Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Pełna obstawa Biura Ochrony Rządu. I tutaj chciałbym przywołać słowa Wojciecha Jaruzelskiego, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej w 1992 roku powiedział, że jeśli oddamy cześć i honor Kuklińskiemu, to znaczy, że to my jesteśmy winni i że to my nie mamy czci i honoru. No, dzisiaj wiemy, że rzeczywiście nie mieli czci i honoru i że to Kukliński miał rację. I że to komuniści doprowadzili Polskę do upadku i że komunizm na żadnej płaszczyźnie nie sprawdził się. Ale niestety te słowa także pokazują doskonale, jaki jest podział w polskim społeczeństwie. On jest do dzisiaj, to jest podział, można powiedzieć, nawet od XVIII wieku, a idzie przez te wszystkie sprawy, jak to, czy powstanie warszawskie było, należało podjąć, jak to, czy stan wojenny był mniejszym złem, czy po prostu złem, jak kwestia dekomunizacji po 89 roku, kwestia sprawa Kuklińskiego, a także kończąc na katastrofie smoleńskiej. I ma to odbicie cały czas, ten podział w polskim społeczeństwie, także w dzisiejszych wyborach. I będzie miał odbicie w kwestii pochowania generała Jaruzelskiego. Ja chciałem wspomnieć, Ryszard Kukliński zmarł w 2004 roku na Florydzie. Dostał wylewu w 2003 roku nad artykułem na swój temat z Gazety Wyborczej. Ja już wiem, że to, ja myślałem, że to jest jakaś taka opowieść, która by podkreślała ten konflikt między Kuklińskim a Michnikiem, czy też to, jak Michnik traktował Kuklińskiego, ale potwierdził to były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, który powiedział, że tak, w rozmowie ze mną potwierdzili to także amerykańscy przyjaciele, którzy byli w lutym w Polsce. Kukliński siedział nad tym artykułem już kilka tygodni, próbując się do niego ustosunkować. On był szalenie zmęczony tłumaczeniem się, dlaczego wszystko, co zrobił, zrobił dla Polski. I dlaczego nie jest zdrajcą, mimo że współpracował że przekazał informacje wywiadowi Stanów Zjednoczonych. I dlaczego nie zdradził przysięgi na rzecz Polski, tylko w tej ostatniej wersji, mówiłem Państwu, że 5 razy aż się zmieniała przez PRL ta przysięga wojskowa, w jej ostatniej, to, którą zarzuca mu się, że zdradził, zawierała sformułowanie przymierze z armią radziecką. Ryszard Kukliński został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. To jest pierwszy grób w Alei Zasłużonych. Pierwszy grób po prawej stronie, gdy przekroczą Państwo bramy cmentarza. Ten grób wybrał jego pełnomocnik Józef Szaniawski. Miałem zresztą okazję z tatą przez kilka dni. Chodziliśmy i szukaliśmy właściwego miejsca dla takiego bohatera na Powązkach. I ostatecznie spoczął na tym pierwszym miejscu w Alei Zasłużonych po to, żeby każdy komunista, gdy będzie przekraczał bramę tego cmentarza, żeby potykał się o ten grób jak o wyrzut własnego sumienia. I dzisiaj, w przededniu pogrzebu generała Jaruzelskiego, mając na uwadze te informacje, które dotyczą pochowania go na Powązkach Wojskowych, myślę, że to sformułowanie ma wyjątkowe znaczenie i pewnie go użyjemy w Warszawie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i teraz bardzo chciałem też poprosić o pana sędziego komentarz do spraw dotyczących rehabilitacji Ryszarda Kuklińskiego, a także
rehabilitacji ostatniego więźnia politycznego PRL, czyli właśnie Józefa Szaniawskiego. Bo tutaj sobie tylko pozwolę wtrącić, dlaczego Ryszard, dlaczego Józef Szaniawski postanowił pracować z Ryszardem Kuklińskim i dla Ryszarda Kuklińskiego. Otóż będąc wypuszczonym dopiero w grudniu, tuż przed Bożym Narodzeniem 1989 roku, wiedział, że elity budujące trzecią RP go opuściły, zlekceważyły. Ci sami, te elity, których się nazywało opozycjonistami PRL-owskimi. Ale to, co zrobili jemu, to jest nic w porównaniu z tym, co zrobili Kuklińskiemu przez następne lata. Panie sędzio, bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, ja ze swojej strony także chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie. Nie ukrywam, że dla mnie, dla prawnika, dla człowieka, który właściwie już kończy swoją zawodową karierę, takie spotkanie z Państwem daje ogromną, ogromną satysfakcję. Proszę mi wierzyć, spotykam się z różnymi środowiskami, z różnymi ludźmi, ale po raz pierwszy mam okazję spotkać się z Polakami, którzy mieszkają poza granicami Polski i muszę powiedzieć, że mam przeogromną satysfakcję, że do tego spotkania doszło. Wiem, że pan Waldemar włożył mnóstwo wysiłku. Chwała mu za to, bo zdaję sobie sprawę, jak trudna jest logistyka organizowania tego rodzaju spotkań. Proszę Państwa, sprawa Ryszarda Kuklińskiego ma także drugiego bohatera. Filip, mówię do niego Filip, bo to traktuję go trochę jak własne dziecko. A gdzieśmy się poznali, to za chwileczkę Państwu powiem. Tym drugim bohaterem jest Józef Szaniawski. Józef Szaniawski, o którym mam prawo mówić mój przyjaciel, mój wielki przyjaciel, dołożył nieprawdopodobnego wysiłku na tyle, na ile może to zrobić osoba niefunkcjonująca w wymiarze sprawiedliwości, aby w sposób właściwy z jednej strony zostało w Polsce przez Polaków, przez polskie społeczeństwo odebrana działalność pułkownika Kuklińskiego, żeby nikt nie miał prawa mówić o pułkowniku Kuklińskim, że jest zdrajcą, tym człowiekiem, który włożył mnóstwo wysiłku, aby nam postać pułkownika przybliżyć, był Józef Szaniawski. Proszę Państwa, o tym za chwilę, ale żeby tak nieco zrobiło nam się tak nie do końca oficjalnie, to chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce kilkanaście lat temu. Byłem wówczas wykładowcą na dalszym ciągu, zresztą jestem na warszawskiej uczelni Collegium Civitas. No nie ukrywam, że zwykle przyglądam się studentom. Czasami są mniej lub bardziej sympatyczni. Ale jeden młody człowiek zwrócił na mnie uwagę, no bo zawsze sprawiał wrażenie osoby niesłychanie zadowolonej, uśmiechniętej, słowem sprawiał wrażenie takie bardzo, bardzo fajne. I tak mu się przyglądałem temu młodemu człowiekowi, ale myślę sobie, syneczku, zobaczymy, jaki ty będziesz na egzaminie. No i przyszedł egzamin i ten młody człowiek siada. Nie ukrywam, nie traktowałem tego młodego człowieka ulgowo. No więc odpowiada całkiem przyzwoicie. Myślę sobie, no, można trochę tak sobie luźno traktować studia, ale można być także znakomicie przygotowanym. Podaję indeks, czytam Filip Frąckowiak. Ja, no pani kolego, tak, no dobrze, bardzo dziękuję, bardzo dobrze wpisuję tam do indeksu. Jeszcze wtedy studenci mieli indeksy. Myślę sobie, Frąckowiak, skąd ja znam to nazwisko? No, Halina Frąckowiak. No, ale nie wypada mnie pytać, prawda, studenta, czy pani Halina jest jego matką. Na co ten młody człowiek wstaje i mówi, bardzo dziękuję za bardzo dobrą ocenę. Chciałem tylko przekazać pozdrowienia od mojego ojca Józefa Szaniawskiego. No, muszę powiedzieć Państwu, że zdębiałem, a nawet zgłupiałem. Może tyle studenci, jak przychodzą na egzamin, no to tłumaczą, panie profesorze, to pozdrowienie od babci, wujka, tatusia, prawda, no bo to natychmiast stwarza taką atmosferę, taką bardzo bliską, prawda, no bo jak można oblać kogoś, kto jest synem,
kolegi, czy jakiegoś tam mojego znajomego. No taki był Filip. No, co mi się to podobało, nie ukrywam, że potem, kiedy spotkałem się z Józkiem, powiedziałem mu o tym. On powiedział krótko, tak go wychowywałem. No i bardzo dobrze. I macie Państwo właśnie tego młodego człowieka tutaj przed sobą, który zachował tyle dyskrecji, żeby się nie pochwalić, że jego ojcem jest Józek Żaniaski. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że dla mnie spotkania z Józkiem Żaniaskim były spotkaniami no niesłychanie pouczającymi. Był historykiem, ja lubiłem historię, zwykle o sobie wiele nie opowiadał, ale opowiadał o swojej działalności jako naukowiec. Ale aby o Józefie Żaniaskim powiedzieć Państwu kilka słów, no trzeba cofnąć się do końca lat 80. Myśmy wszyscy byli wtedy pod wpływem wielkiej euforii. Właśnie mija 25 lat od czerwcowych wyborów. Byliśmy szczęśliwi, że oto odchodzi komuna, że wygrywa wybory opozycja, że wreszcie nadejdzie ten czas prawdziwej, niepodległej Polski. Dla nas, dla prawników, adwokatów, no muszę powiedzieć, że niewielu było tych prawników, którzy występowali w tak zwanych procesach politycznych. Nie wiem, jedni się bali, drudzy nie chcieli. Ja w to nie wnikam. No w tej chwili, proszę Państwa, zostało u nas może trzech, może czterech. Pan senator Andrzejewski, pan premier Olszewski, znakomity adwokat. No i ja jestem wśród tych, którzy jeszcze mogą się z Państwem spotykać. Myśleliśmy wówczas o tym, żeby jak najszybciej pozałatwiać sprawy tych wszystkich naszych, nazwijmy to, klientów, a w gruncie rzeczy przyjaciół. Bo muszę Państwu powiedzieć, że podczas tych procesów, to jest może nietypowe w procesie karnym, łączyła nas z tymi ludźmi, których broniliśmy, jakaś znakomita więź. Bo myśmy zdawali sobie sprawę, dlaczego oni się znaleźli w kryminale, a oni zdawali sobie sprawę, że my staramy się im pomóc. Stąd między innymi właśnie tak się zaczęła moja znajomość, a potem przyjaźń z Józefem Żaniaskim. Staraliśmy się jak najszybciej doprowadzić do tego, aby ci, którzy jeszcze siedzieli w kryminałach, jak najszybciej z tego kryminału wyszli, aby przynajmniej od strony formalnej te wszystkie wyroki skazujące wszystkie było mnóstwo, żeby zostały pouchylane, aby było wznowione postępowanie, czy ewentualnie wówczas istniała instytucja rewizji nadzwyczajnej, żeby w sposób formalny załatwić ich status. Wszyscy zapomnieli o Józefie Żaniaskim. Nikt o nim nie pamiętał. Facet, który został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Myśmy się zajmowali robotnikami. Nimi też trzeba się było zająć. Działaczami podziemnej Solidarności. Nikt nie pamiętał, że w więzieniu w Barczewie siedzi i odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności Józef Żaniaski. Ja już nie pamiętam, jak to się stało, że stałem się jego obrońcą. Ja nie byłem obrońcą Józka Żaniaskiego podczas postępowania pierwszej i drugiej instancji przed sądem wojskowym. Ja występowałem jako jego obrońca przed sądem najwyższym, przed Izbą Wojskową. Poznaliśmy się zaraz po jego wyjściu z więzienia. To było 18 grudnia 1989 roku i jak to bardzo ładnie ujął Filip w swojej książce Ostatni więzień polityczny Polski Ludowej. Mimo, że już mieliśmy właściwie początki III Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, potem była ta rewizja nadzwyczajna. Muszę Państwu powiedzieć, że Józek potem po tej rozprawie przyniósł mi całe moje przemówienie. Ja nie robię sobie notatek, nie zapisuję. A on, będąc na sali, zapisywał każde moje słowo, czym byłem, nie ukrywam, lekko zaskoczony, lekko zdumiony. Natomiast przy ogłaszaniu wyroku miał miejsce pewien prześmieszny incydent. Sędziowie Sądu Najwyższego, ci sędziowie w mundurach, byli tak zestresowani tą sytuacją, że przewodniczący ogłaszając wyrok, a zwykle on się zaczyna od stwierdzenia wyroku w imieniu Rzeczpospolitej, pan sędzia był tak zestresowany, że ogłosił wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polski Ludowej. Zapomniał, że już Polski Ludowej dawno nie ma.
Proszę Państwa, ja nie chciałbym specjalnie Państwa zanudzać, ale kilka może refleksji na temat tego, jak wyglądał wymiar sprawiedliwości w stanie wojennym i w latach późniejszych. Państwo oczywiście to znacie z literatury, z publicystyki. Ale kilka moich takich refleksji człowieka, który w tym wymiarze sprawiedliwości funkcjonował, działał i musiał przyglądać się temu, co z prawem, z praworządnością, a przede wszystkim niezawisłością sędziowską nie miało wiele wspólnego. Prokuratorzy byli po prostu orężem w rękach służby bezpieczeństwa. W każdej prokuraturze istniały specjalne wydziały, które zajmowały się sprawami politycznymi. W Warszawie była taka pani Bardonowa, znana z Punktnej Łapki, z pierścionkami. Ci prokuratorzy, moim zdaniem wielu z nich było całkiem niezłymi prawnikami, ale oni funkcjonowali tylko po to i dlatego, żeby spełniać oczekiwania władzy politycznej. To nie na sali sądowej zapadały wyroki. Wyroki zapadały w gabinetach sekretarzy partii, a czasami nawet jeszcze wyżej, bo w gabinecie najwyższych funkcjonariuszy politycznych w państwie. Myśmy wchodząc na salę sądową wielokrotnie, a może za każdym razem, mieli tę świadomość, że nie stan faktyczny, nie kwalifikacja prawna, nie umiejętności obrońcy mają znaczenie, tylko znaczenie ma to, co gdzieś ktoś w gabinecie politycznym wymyślił. Ja muszę powiedzieć, że mój znakomity kolega właśnie pan, przepraszam, mówię kolega, ale zwykle adwokaci o sobie tak mówią, pan premier Jan Olszewski, który był moim zdaniem najwybitniejszym polskim adwokatem stanu wojennego, zwykle mawiał: panowie, jeśli na salę sądową wchodzi polityka, to drugimi drzwiami wychodzi sprawiedliwość. I taka była prawda. Ale żeby tak troszkę zmienić tą poważną atmosferę, opowiem Państwu o pewnym zdarzeniu, które jakoś tak mi utkwiło w pamięci. Pamiętam, wspólnie z kolegą broniliśmy 5 studentów z Krakowa. Jaki mieli zarzut? Ano, zarzut, że zamierzają wywołać niepokój publiczny, ponieważ jeden z nich miał w plecaku kasety z kazaniami księdza Jerzego Popiełuszki. Oczywiście prokuratura sporządziła akt oskarżenia, chłopcy siedzieli w kryminale, to byli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i toczy się ten proces. My pytamy pana prokuratora, na czym polega ta próba wywołania niepokoju publicznego. Pan prokurator mówi: to panowie się dowiecie po ogłoszeniu wyroku. No, bardzo interesująca postawa, no, dowiecie się po ogłoszeniu wyroku. W pewnym momencie sędzia kończy to postępowanie i jest w ramach procedury karnej taka czynność, która się nazywa zaliczeniem do materiału dowodowego. Na czym to polega? Sąd powiada, że w aktach sprawy znajdują się takie a takie dokumenty i one będą podstawą wydania wyroku. W pewnym momencie sędzia wymienia którąś tam kartę, a to jest koperta z tymi kasetami. Więc wstaje: profesor, ale ja chciałbym się zapoznać z treścią tych kaset. A my jak to? Nie wystarczy panu, że tam jest okładka, że są to kazania księdza Jerzego? Ja wiem, nie, a może tam jest po prostu muzyka klasyczna, a może jeszcze coś innego, bo jeżeli stawiamy człowiekowi zarzut, że rozpowszechnia pewne informacje, które mają wywołać, zdaniem sądu, niepokój publiczny, to ja chcę wiedzieć, co jest na tych kasetach, jaka jest ich treść. Pani sędzia dalej pyta, jak pan to sobie wyobraża? No, co to powiadamia? Ja, o ile wiem, są takie urządzenia, przy pomocy których można odtworzyć treść taśmy magnetofonowej. Prawda? Są takie urządzenia. Pani sędzia chwilę się zastanowiła, proszę zaczekać, wstała, zabrała akta pod pachy, poszła do pokoju na ram, po 10 minutach wychodzi i triumfująco oświadczy. Sąd postanowił. Kasety znajdujące się na karcie tam jakieś tam
przekazać do laboratorium kryminalistycznego Komendy Stołecznej i wówczas milicji celem odtworzenia i sporządzenia stenogramu. Po 2 tygodniach podobna rozprawa, 5 studentów na ławie oskarżonych. Pani sędzia zwraca się z pytaniem, czy pan się zapoznał z treścią stenogramu. Ja mówię, tak, oczywiście. No to dobrze, to sąd zalicza. Ja mówię, nie proszę sobie. Zgodnie z polską procedurą, póki co obowiązującą, ten materiał należy ujawnić. To znaczy co? Ja mówię, to znaczy przeczytać ten stenogram. Proszę Państwa, przez 2 godziny pani sędzia przy wypełnionej sali czytała kazania księdza Jerzego. Ja zdawałem sobie sprawę, że no, poruszam się po bardzo cienkiej linii i że to moje takie, powiedziałbym, przewrotne zachowanie może zakończyć się nieszczęściem dla chłopców, których broniłem. No, pani sędzia okazała wtedy, że tak powiem, no, daleko idącą wstrzemięźliwość, ponieważ oczywiście skazała każdego z nich na 1,5 roku więzienia, ale uchyliła areszt. Proszę Państwa, oczywiście ja to opowiadam jako swego rodzaju anegdotę, ale to nie anegdoty na sali sądowej wówczas miały miejsce. Mieliśmy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, który dokładnie wypełniał oczekiwania władzy politycznej. I mówię to z pełną świadomością i pełną odpowiedzialnością. I w tym łańcuszku uczestniczyła milicja, służba bezpieczeństwa, prokuratorzy i sądy. Ja takich przykładów mogę mnożyć bardzo, bardzo, bardzo wiele. Ale chciałbym, że tak powiem, zasłonę milczenia, niech ta pani sobie dalej sądzi, może już nie sądzi, nie wiem, nie zwraca uwagi na to, co dalej robi. Ale proszę Państwa, mówię o okresie, kiedy wymiar sprawiedliwości sprzeniewierzył się elementarnym zasadom funkcjonowania prawa. To było porażające. No, wspomniałem o czerwcu 1989 roku, o tej naszej euforii, o tym czasie, kiedy zapomnieliśmy o Józku Szaniawskim. Czekaliśmy na wielkie dni Polski, Polski już wydawało nam się niepodległej. Transformacja przynosiła kolejne wyzwania, przede wszystkim w sferze politycznej, w sferze gospodarczej, a także w sferze medialnej. Otóż jednym z podstawowych zabiegów, na którym nam zależało, ludziom działającym w opozycji czy pozostającym w ścisłym związku z tą naszą polską opozycją, była sprawa wolności słowa, wolności wypowiedzi. Zresztą Józef Sarniawski tak bardzo pięknie o tym pisał. Pamiętam jego esej na temat tego, co jest największą wartością człowieka. I właśnie przypomniał. Prawo do swobody posiadania poglądów. Prawo do posiadania własnych idei. Prawo do gromadzenia informacji, ich rozpowszechniania powinno być świętym prawem każdego człowieka. Bardzo piękne słowa, zapamiętałem je i pozwoliłem sobie je Państwu zacytować. Otóż w tym dziwnym czasie miałem pewną małą satysfakcję. Otóż jako adwokat walczyłem z Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli tak zwaną cenzurą, takim ponurym gmachem w Warszawie na ulicy Mysiej. Proszę sobie wyobrazić, jaka była radość, kiedy zostałem poproszony przez premiera Mazowieckiego. Powiedział, panie mecenasie, tu jest pełnomocnictwo. Zostaje pan pełnomocnikiem rządu do zlikwidowania cenzury. Sympatyczne? Prawda? Więc muszę Państwu powiedzieć, że przyjąłem tą misję z wielką radością i natychmiast jeszcze po południu pojechałem na Mysią i zrobiło mi się trochę głupio, bo proszę sobie wyobrazić. Zobaczyłem tych facetów, którzy mnie przeganiali jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy wcześniej. Jacy oni byli biedni, jacy oni byli nieszczęśliwi, co się z nami stanie. Poprosiłem dyrektorów departamentu, bo ta instytucja ma oczywiście departamenty. Ja mówię, panowie, jesteście przecież pracownikami instytucji państwowej. Jest ustawa, która znosi urząd cenzury.
proszę wobec tego tę pętlę własnymi łapkami na siebie nakładać. Proszę Państwa, robili to bardzo sprawnie, bardzo szybko, także nikt nie wiedział kiedy i jak ta cenzura została zlikwidowana. A jeśli zapytacie Państwo mnie, co zrobiłem z majątkiem cenzury, no co można było zrobić z tym majątkiem? Ponieważ z natury jestem człowiekiem takiego dobrego usposobienia, zacząłem go rozdawać przedszkolą, szkołą, domom opieki. A z któregoś dnia przyjechał jeden z panów ministrów i powiedział, że są mu potrzebne telewizory. Ja powiedziałem panu ministrowi, panie ministrze, urzędnicy mają pracować, a nie oglądać telewizji. Ani jednego. Takie to były, proszę Państwa, czas. Ja powiadam, nie chcę za wiele tych swoich refleksji związanych z wymiarem sprawiedliwości Państwu przekazywać i nie ukrywam, że w 1997 roku dostąpiłem niebywałego zaszczytu. Zostałem wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście z rekomendacji Akcji Wyborczej Solidarność. Dla mnie, dla prawnika, no chyba dla każdego prawnika, jest to najwyższe wyróżnienie, które może go spotkać, bo to jest decydowanie o kształcie prawa. Powiada się, że Trybunał Konstytucyjny jest tym właściwie, jest tą trzecią izbą po Sejmie i Senacie. Miałem tę przyjemność, że wydawałem orzeczenia, pracowałem z najbardziej wybitnymi prawnikami w Polsce. Ja, taki sobie zwykły adwokat z Warszawy, nagle znalazłem się wśród najwybitniejszych ludzi nauki przede wszystkim. Jakie znaczenie miał dla porządku prawnego Trybunał Konstytucyjny? I o co nam tak bardzo, bardzo chodziło? Przede wszystkim chodziło o zrobienie porządku w polskim prawie. Myśmy zdawali sobie sprawę, że demokratyczne państwo, które w Konstytucji dodaje jeszcze, że jest państwem prawnym, musi się opierać na takim porządku prawnym, który zapewni zasady sprawiedliwości społecznej. Wydaje mi się, że w tym okresie, kiedy ja wydawałem orzeczenia wspólnie ze swoimi kolegami, staraliśmy się rzeczywiście wypracować taki model naszego orzecznictwa, doprowadzić do tego, aby prawo Rzeczypospolitej Polskiej było prawem nie tylko zgodnym z Konstytucją, ale także prawo, które miało zapewniać jej obywatelom ochronę praw i wolności. Tak, proszę Państwa, pojmowałem swoją rolę w Trybunale Konstytucyjnym, ale powiadam, nie chcę Państwa zanudzać, to są tylko refleksje może podczas tego czasu, który przeznaczony jest na pytania Państwa. Może po spotkaniu, jeśli ktoś jest zainteresowany bliższymi informacjami, to bardzo proszę. Ten wieczór jest poświęcony pułkownikowi Kuklińskiemu i Jerzemu Oszaniawskiemu, a nie refleksją sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Bo to nie ten czas i nie ta pora. Ale jeszcze jedno zdanie. Tak sobie zadaję ostatnio pytanie. Jakbym na dzisiaj, na teraz ocenił polski wymiar sprawiedliwości? Wymiar sprawiedliwości roku 2014. Niestety, proszę Państwa, wracamy do tych czasów, do tych metod, które obserwowałem przed rokiem 89. Niestety są sędziowie, którzy uważają, że ich orzecznictwo, ich wyroki wtedy będą dobre, jeżeli będą akceptowane przez władzę. Zapominają o tym, co jest w tym zawodzie najistotniejsze i najważniejsze. Niezależność i niezawisłość. A sądy mają pamiętać o tym, że realizują żelazną konstytucyjną zasadę. Ta zasada jest wpisana w konstytucję, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym i że ma realizować zasady sprawiedliwości społecznej. Proszę Państwa, tym takim bardzo oficjalnym, powiedziałbym, przesłaniem nie chciałem zakończyć, ale raz jeszcze podkreślam. Dla mnie to jest ogromna przyjemność, proszę mi wierzyć, ogromna satysfakcja i chciałem raz jeszcze podziękować mojemu gospodarzowi, czy naszemu gospodarzowi. Zapewniam Państwa,
po raz pierwszy spotkałem się z taką niesłychaną sympatią, z taką życzliwością. Pan Waldemar realizował każdy nasz pomysł, każdą naszą niemal zachciankę, no ale myśmy znowu tych zachcianek nie mieli dużo, ale jesteśmy mu bardzo, bardzo wdzięczni, że potrafił nas z taką wielką, wielką sympatią przyjąć. Panie Waldemarze, gdyby Pan jeszcze raz nas zaprosił, to ja się piszę, ja oczywiście natychmiast przyjadę. Wezmę Filipa z sobą oczywiście. Proszę Państwa, więc ja na razie dziękuję i czekamy na pytania. Zanim przejdziemy do serii pytań, ja bym prosił aktorkę Syn Hamburskich, panią Elżbietę Wilczek, o zrecytowanie wiersza Cypriana Kamianowida „Coś ty Atenom zrobił w Sokratesie”. „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, że ci ze złotą w tatuę lud niesie, otruwszy pierwej. Coś ty Italii zrobił, Alighieri, że ci dwa groby stawi lud nieszczery, wygnawszy pierwej. Coś ty Kolumbię zrobił, Europie, że ci trzy groby we trzech miejscach kopie, okupszy pierwej. Coś ty uczynił swoim Kamelosie, że po raz drugi grób twój grabarz trzęsie, zgłodziwszy pierwej. Coś ty Kościuszko zawinił na świecie, że dwa cię głazy we dwa dwustronach gniecie, bez miejsca pierwej. Coś ty uczynił światu Napoleonie, że cię w dwa groby zamknięto po zgonie, zamknąwszy pierwej. Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu, bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, inaczej będą głosić twe zasługi, i łez wylanych dziś będą się wstydzić, a lać ci będą łzy potęgi drugiej, ci, co człowiekiem nie mogli cię widzieć. Każdego z takich jak ty świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże i nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem, bo glina w glinę wtapia się bez przerwy, gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem, później lub pierwej. Jeśli ktoś z Państwa ma pytanie, proszę rączkę podnieść, ja podejdę. Ale jeżeli ja mam mikrofon, to ja zadam pierwsze pytanie. Ja nawiążę moje pytanie do tytułu tego spotkania dzisiejszego, drugiej części tego tytułu, to jest stan patriotyzmu w Polsce obecnie. W dniach 5-7 czerwca będzie konferencja w Warszawie i w trzech innych miastach. Duża konferencja, która jest powtórnie robiona, czyli robiona po raz następny. Wielki projekt Polska. Tam będzie profesor Zybertowicz podsumowywał pewne inicjatywy społeczne, które w ostatnich latach powstały, jak funkcjonują, jak realizują w ogóle ogólnie te temat związany z obozem patriotycznym, mówiąc ogólnie, jak panowie oceniają obecnie stan patriotyzmu w polskim społeczeństwie? Proszę Państwa, pytanie jest niesłychanie trudne i rzeczywiście znaleźć na to jednoznaczną odpowiedź jest niesłychanie ciężko. Moje środowisko, w którym ja się obracam, środowisko ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością, chociaż miałego sędziemu Trybunału Konstytucyjnego nie wolno zdeklarować
sympatii politycznych, no takie są niby zasady. Otóż wszyscy zadajemy sobie to pytanie, które Pan przed chwilą zadał. Jak jest z naszym patriotyzmem, jak jest z naszą świadomością narodową? Czy my naprawdę czujemy się Polakami? Czy my chcemy coś dla Polski zrobić? A jeśli tak, to co? Porażające są te sondaże, które były przeprowadzone bodajże miesiąc temu, kiedy zadano pytanie respondentom, czy gotów jesteś poświęcić życie dla Polski. Około 22% odpowiedziało, że tak, 17% być może, reszta, że nie. Oczywiście to nie jest pokolenie Kolumbów, to nie jest pokolenie powstańców Warszawy, to nawet nie jest pokolenie marca 68 roku, czy robotników 70 roku z grudnia, z Wybrzeża. Środowiska, które określają siebie patriotycznymi, próbują coś z tym zrobić. Przede wszystkim wychodzą z założenia, że należy budować świadomość historyczną. Bo jeśli nie będziemy mieli świadomości, kim byli nasi przodkowie, co Polska osiągnęła w przeszłości, jakich miała bohaterów, o jednym z nich dzisiaj mówił Filip, to my nie będziemy w stanie identyfikować się z tym krajem. Jestem pełen najwyższego uznania dla pana Jana Pietrzaka, który organizuje wspaniałą inicjatywę. Mianowicie matura z orłem białym. Jan Pietrzak założył Towarzystwo Patriotyczne i to Towarzystwo Patriotyczne proponuje wszystkim młodym ludziom, a także dorosłym, udział w maturze. Proszę bardzo, każdy, kto chce pisać, czy mieszkać w Polsce, czy za granicą, może sobie wybrać jeden z 44 tematów opracowanych przez najwybitniejszych polskich historyków. Niektórych na pewno Państwo znają. Pan profesor Andrzej Nowak, pan profesor Jan Żaryn, pani profesor Zielińska, pan profesor Potocki. Słowem Wysocki. Słowem, najwybitniejsi polscy historycy przygotowali 44 pytania. Proszę sobie wyobrazić, że ku mojemu zaskoczeniu ta inicjatywa okazała się znakomitym pomysłem. Już w tej chwili zbieramy, bo pracujemy nad tym wspólnie z panem Janem Pietrzakiem, mamy wiele zgłoszeń. Konkurs będzie oczywiście dwuetapowy, ale nie o regulaminie czy zasadach chcę mówić. Jest to prosty przykład, jak można budować świadomość historyczną. A świadomość historyczna to jest najlepszy krok w kierunku patriotyzmu. Bo dla mnie nie jest patriotyzmem to, że ja zobaczę swoich rodaków na stadionie właśnie w Hamburgu, prawda? Kiedy kibice polskiej drużyny krzyczeli gracie u siebie, prawda? Bo na stadionach podczas meczu towarzyskiego z Niemcami byli polscy kibice. Nie, to nie jest patriotyzm, proszę Państwa. I nie jest patriotyzmem to, co ja oglądałem na stadionach. Kiedy podczas Mistrzostw Europy Polacy po przegranym meczu z Czechami we Wrocławiu biało-czerwone flagi wyrzucali do błota. Jeszcze godzinę wcześniej byli największymi patriotami. Nie na stadionach buduje się patriotyzm. Jakkolwiek muszę powiedzieć, może moje zdanie jest odosobnione, ja jestem pełen uznania dla wielu grup kibiców, których pan premier Donald Tusk nazywa kibolami, właśnie za ich postawę patriotyczną, za ich zaangażowanie, za to, jak potrafią znakomicie przygotować oprawę meczu piłkarskiego, na przykład w okresie, kiedy spotkanie piłkarskie odbywa się w rocznicę Powstania Warszawskiego, albo 17 września, prawda, kiedy Sowieci napadli na Polskę. Tam się rodzi patriotyzm, tam się rodzi przywiązanie do Polski. Ale szanowny panie Marku, nie umiem odpowiedzieć do końca na pańskie pytanie, naprawdę. Patriotyzm musimy znaleźć sami w sobie. A co my możemy robić? Ludzie no, związani z dawną polską opozycją. No możemy po prostu starać się te tradycje narodowe, te tradycje patriotyczne budować. Chociażby poprzez takie inicjatywy, jak to robi Janek Pietrzak. Dziękuję bardzo. Filip. Jeśli
wnioski można odnieść się do tego pytania. Ja również nie jestem zwolennikiem tezy, że patriotyzm to jest na przykład płacenie podatków oraz sortowanie śmieci, czy tam pilnowanie swojego trawnika. Pilnowanie trawnika, żeby był czysty. Oczywiście bardzo w porządku wszystko, tylko jakby to nie o to chodzi, bo taka polityka prowadzi do tego, że Polska dzisiaj nie wygląda jak Polska. Znaczy, gdyby się przyjrzeć tylko temu, co zostało zbudowane przez ostatnich 7 lat, czyli na przykład to, co pokazywano w tym spocie z okazji 10-lecia Polski w Unii, to tam w ogóle nie ma Polski. Bo czym się charakter... Gdyby wyjąć to wszystko z architektury zabytkowej, gdyby odsunąć na bok kościół, nie tylko w rozumieniu architektonicznym, ale także właśnie jako wspólnoty, to nie ma nic wspólnego z Polską. To jest taka sama Europa, jak w każdym innym państwie zachodnim. No właśnie, tylko to jest ok, tylko to nie jest Polska. Pan sędzia mówił o świadomości historycznej. Jeszcze jedną rzecz Państwu chciałbym pokazać, której wcześniej nie pokazałem, a propos właśnie świadomości historycznej.